Dziś z okazji Dnia Dziecka wszystkie nasze grupy Akademii Piłkarskiej Champions Końskie rozgrywały gry wewnętrzne. Po grach każdy uczestnik, każdy nasz zawodnik, zawodniczka otrzymała prezent w postaci dresu i ortalionu. Także jesteśmy przygotowani na jesienną aurę, na jesienne treningi. Dresy i ortaliony, które zakupiliśmy, udało nam się pozyskać dzięki lokalnym sponsorom, a także środkom z Ministerstwa Sportu dzięki programowi certyfikacji szkółek piłkarskich, w którym uczestniczymy. Także Polski Związek Piłki Nożnej nas docenił i posiadamy złoty certyfikat. Po meczu każdy uczestnik miał możliwość uczestniczenia w grillu, gdzie dla każdego czekała smaczna kiełbaska. Dziś nasz rocznik 2009 podejmował w pierwszej świętokrzyskiej lidze młodzika starszego koronę 2 Kielce. Do przerwy wynik 0-0 układał się i my mieliśmy sytuację i drużyna Korony miała sytuację, także niestety w drugiej połowie straciliśmy bramkę, ale chłopaki się nie podłamali i naprawdę po pięknej akcji po dośrodkowaniu bramkę na 1-1 zdobył Adrian Grzybowski, uderzając lewą nogą z pierwszej piłki, także zaskoczył bramkarza Korony i chyba wszystkich rodziców i piłkarzy i samego siebie, ale naprawdę bramka, stadiony świata. Także brawa dla naszej drużyny, dla chłopców. Zrewanżowaliśmy się. W Kielcach niestety ponieśliśmy porażkę ze względu na absencję kadrową. Dziś też nie do końca ten skład był optymalny, ale naprawdę fajnie pokazali się zmiennicy i pokazaliśmy, że potrafimy walczyć. Także brawa dla chłopców za zaangażowanie, walkę. Trenujemy dalej, także następny mecz już gramy na wyjeździe w Daleszycach w piątek i ostatnią kolejkę będziemy rozgrywać na wyjeździe z Orlętami Kielce. Z okazji Dnia Dziecka wszystkim młodym piłkarzom i piłkarkom chciałbym życzyć dużo bramek, zero kontuzji, uśmiechów, radości i żeby ta piłka nożna była dla nich pasją, żeby się rozwijali, poznawali nowych przyjaciół, kolegów, koleżanki, żeby zawsze chodzili uśmiechnięci.